Pani marszałek, proszę o podzielenie mojego czasu, bo ja najpierw jako poseł, który do pytania się zgłosił, a później jeszcze chciałbym na pytanie odpowiedzieć jako to poseł. Najpierw czas na pytania, a potem odpowiedź komisji. Panie pośle. Więc pytania mam dwa. Po pierwsze, dlaczego posłom opozycji, którzy zabierają głos i sprzeciwiają się tym zmianom w regulaminie, nie przeszkadza to, że Senat ma takie prawo i tak obraduje i komisje senackie. Tam macie większość, tam wam nie przeszkadza. Tu nie macie większości, wam to przeszkadza. Więc pytanie, dlaczego, proszę to logicznie wytłumaczyć, bo to jest taka schizofrenia. Albo po prostu sami siebie demaskujecie w ten sposób. I pytanie drugie do pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo pani jest członkiem Prezydium Sejmu, a my usłyszeliśmy, że Prezydium Sejmu przyjęło ten projekt na komisji, taka była informacja, bez głosu sprzeciwu. No to jak to było w końcu? To nie było głosu sprzeciwu, a teraz on jest? Czy zmieniliście państwo zdanie? Które kluby zmieniły zdanie? Bo tego nie rozumiem. Proszę o odpowiedź na to pytanie. A teraz, jeżeli można, to odpowiem na pytanie, które padło do mnie jako posła, który reprezentuje komisję regulaminową, jako posła sprawozdawcy. Pan poseł Suchoń pytał, czy był przedstawiciel ministra zdrowia i czy analizowaliśmy sprawę intensywności zagrożenia epidemicznego, zestawiając to z tym, że posłowie może wiedzą, a społeczeństwo też powinno wiedzieć. Społeczeństwo oczywiście jest informowane na bieżąco przez ministra zdrowia na ten temat i myślę, że każdy z nas, obywateli, czy jest posłem, czy jest radnym, czy jest pracownikiem jakiejkolwiek innej sfery, wie, że mamy stan zagrożenia epidemicznego w tej chwili. Natomiast jego fazy mogą być różne. W tej chwili mamy stan taki, który nie jest stanem epidemii, ale zagrożenie istnieje. Czy on się przerodzi w stan epidemii, trudno powiedzieć. Oby nie. Dzisiaj, gdyby ktoś zachorował na koronawirusa, a są posłowie, którzy chorują, tak jak są inni obywatele, to nie mógłby brać udziału w posiedzeniu Sejmu w sposób zdalny, bo takiej możliwości zorganizowania takiego posiedzenia nie ma. Minął stan epidemii, w związku z tym nie może marszałek Sejmu zwołać posiedzenia Sejmu czy komisji sejmowych w sposób umożliwiający udział zdalny, czyli poprzez urządzenia elektroniczne. Ja kiedy byłem chory na koronawirusa, byłem w szpitalu w stanie epidemii, brałem udział wtedy w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach ze szpitala. Dzisiaj, gdyby ktokolwiek z nas zachorował, nikomu tego nie życzę, takiej możliwości by nie było. Proszę zwrócić na to uwagę, a przecież pojawiają się przypadki choroby właśnie koronawirusa. To też będzie oczywiście umożliwiało taki udział przy każdej innej chorobie. Przy każdej innej chorobie, oczywiście, że tak, ale tu mówimy właśnie o stanie zagrożenia epidemicznego dotyczącego epidemii koronawirusa, czy zagrożenia związanego z tą chorobą. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę jako poseł sprawozdawca komisji, że to nie jest przymus, to nie jest żaden obowiązek zwoływania przez marszałka Sejmu w tym trybie posiedzenia Sejmu, czy przez przewodniczących przy braku sprzeciwu marszałek Sejmu posiedzenia komisji, tylko możliwość. Ta możliwość ma podwójny aspekt w gruncie rzeczy i tu zwłaszcza panie i panowie posłowie z opozycji na ten drugi aspekt, bo pierwszy to jest ten, że marszałek może zwołać posiedzenie Sejmu, będzie mogła, kiedy to uchwalimy, ale nie będzie musiała. To jest kwestia decyzji. Ale drugi aspekt tej możliwości jest taki, że nawet jak zwoła posiedzenie z taką możliwością, to każdy poseł, w tym posłowie opozycji, nie muszą zdalnie uczestniczyć w tych obradach. Mogą przyjechać konni i zbrojni, wszyscy w 100%, stawić się na posiedzeniu Sejmu czy komisji i zamanifestować, że jesteście gotowi nie tam gdzieś skąd, tylko tutaj właśnie z Sejmu wykonywać swoje obowiązki. Żeby było jasne, mówiący te słowa, czyli ja, kiedy tylko mogłem, zawsze uczestniczyłem w posiedzeniu Sejmu, nawet wtedy, kiedy były ograniczenia liczbowe, dopytywałem klub, czy można być na sali sejmowej, bo uważam to za naturalne. Ale kiedy jest jakaś przeszkoda, kiedy jest choroba czy zagrożenie, że można kogoś zarazić, no to dobrze by było właśnie mieć taką możliwość, żeby uczestniczyć zdalnie. Nie wiem, o co tutaj panie i panowie kopie kruszycie, o ten 5 sierpnia. My nie wiemy, czy pani marszałek Sejmu zwoła po uchwaleniu tego regulaminu, tej zmiany, w tym trybie właśnie posiedzenie w tym dniu, bo to będzie ostatni dzień tego trwającego posiedzenia Sejmu. I no, też zwracam uwagę na to, że Senat, który spóźnia się z ustawami, poprawkami do ustaw sejmowych, no też jakby na nas wymusił ten 5, ale stawimy się, jak to będzie tylko mógł i będzie chciał, ja na pewno to zrobię, stawić się na posiedzeniu Sejmu. Nie wiemy, czy pani marszałek skorzysta z tej możliwości.
Było pytanie na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, czy w trakcie trwającego posiedzenia, bo trwa posiedzenie teraz i to ten 5 sierpnia będzie ostatnim dniem tego posiedzenia, czy można w trakcie. Odpowiedź była taka ze strony biura, ze strony prawników Sejmu, że tak, że raczej tak, taka możliwość będzie, ale czy pani marszałek z tego skorzysta, tego przecież nie wiemy. Ale jeszcze raz powtarzam, nawet jeżeli taka możliwość będzie stworzona, to każdy odpowiedzialny poseł będzie postępował tak, jak wynika to z jego właśnie poczucia obowiązków i odpowiedzialności i nie sądzę, żeby to było nadużywane. Jeszcze raz wrócę do tego limitowania swego czasu udziału posłów z poszczególnych klubów na sali sejmowej. Nie tylko ja, wiem, że wielu innych posłów dopytywało, czy można być po prostu. Mam nadzieję, że teraz nie będzie tych ograniczeń związanych z liczbą osób obecnych na sali. Oby tego nie trzeba było wprowadzać. Oby tego nie było trzeba wprowadzać, mam nadzieję, że tego nie będzie. Natomiast możliwość taka, żeby uczestniczyć w posiedzeniu, wykorzystując środki, nowoczesne środki komunikacji elektronicznej, które to dzisiaj umożliwiają, dawniej tej możliwości nie było, taka możliwość będzie istniała. Nie analizowaliśmy, panie pośle Suchoń, sprawy pod kątem obecnego zagrożenia i jego intensywności, bo po prostu to jest stworzenie możliwości regulaminowej w Sejmie, a nie ogłaszanie, że posiedzenia będą się odbywały z wykorzystaniem właśnie tego trybu zdalnego. Dziękuję bardzo.